był bardzo fajny, wszystko było bardzo fajnie zaplanowane. Niecodziennym jest to, że można z tylu miast poznać nowe osoby, także to było bardzo fajne. No i też, że właśnie mogliśmy z tymi osobami się połączyć, bo w niektórych konkurencjach to nie było tak, że szkoły ze sobą się pojedynkowały, tylko były połączone, więc to też było bardzo fajne. Konkurencje, wszystko jak to tutaj wygląda, cały ośrodek jest bardzo przepiękny i bardzo się cieszymy, że mogliśmy przyjechać i uczestniczyć w tym wszystkim, co tutaj się dzisiaj dzieje. No, nam się chyba bardzo fajnie podobało, nie? Za jakąś kubkę na razie było najlepszą. Koszulka najlepsza, bo wygraliśmy. Ekstetarko wygrało najlepiej. Było sensem, bo wygraliśmy w koszykówce. Na przykład jak grałam sport, dobrze się z tym czuję, świetnie. Sport to jest zabawa i też zarazem sylwetka się robi i kondycja. Wszystko git jest. Bardzo mi się podobało tutaj, bo w sumie było dużo sportu i spodziewałam się takiej ilości. Bardzo mi się podobała piłka nożna i koszykówka. Ośrodek też był bardzo fajny, basen, siłownia. Jedzenie też było dobre. Sam fakt tego, że była tam siłownia, jakby to bardzo mnie uszczęśliwiło, na przykład jak byliśmy na siłowni to właśnie. Albo na basenie, na przykład też był bardzo fajny basen, normalnie jacuzzi tam jest. Chcieliśmy być tutaj i no udało nam się tutaj być, więc emocje były naprawdę gorące. Szkoda, że tak szybko się to już skończyło, ale no, moim zdaniem bardzo warto było wygrać ten finał. Według mnie było lepiej niż rok temu, było wszystko lepiej zorganizowane i było więcej atrakcji. No każdy coś wygrał i było dużo fajnej zabawy, której byśmy w domu nie zyskali na pewno. Każdego dnia działo się o wiele więcej, no i chciałbym też podziękować naszym nauczycielom, że z nami przyjechali, no i kolegom, że w razie czego pomagali nam. Ogólnie fajnie się bawiłem, jest fajna zabawa, fajna atmosfera. Najbardziej zapamiętam mecz piłki nożnej. Sport to też jest zabawa, że nie tylko rywalizacja, ale też zabawa. Wszystkich zachęcam do udziału w tej akcji. Fajna edukacja, fajne wspominki, tak, dużo zabawy i dużo atrakcji. Jesteśmy na zakończeniu szkoły pełnej aktywności w Wilkasach. W całych eliminacjach w 6 miastach wojewódzkich brało udział około 1200 uczestników, w samym finale 120. Szkoła pełna aktywności to wydarzenie organizowane przez Akademicki Związek Sportowy, który wspiera oczywiście młodzież uczącą się i aktywnie uczestniczącą we wszelkich zajęciach sportowych. Zapraszamy na kolejne nasze wydarzenia.